Cześć, witajcie w kolejnym Astrofonie, czyli w odcinkach, w którym odpowiadam na Wasze pytania i pokazuję, co ciekawego robią w dziedzinie kosmosu, technologii i pokrewnych moi widzowie. Także bez zbędnych ceregieli zaczynamy, a pierwsze pytanie zadał QED. Dlaczego kosmonauci się nie dławią wodą i jedzeniem? Przecież woda i jedzenie nie powinna opadać w przewodach pokarmowych i żołądku. Jak to z tym jest? No gdyby człowiek był plastikowym pudełkiem, no to faktycznie z racji na to, że mamy tam do czynienia z mikrograwitacją, z brakiem ciążenia, całe to jedzenie, całe płyny krążyłyby sobie po całym tym pudełku, odbijając się od ścianki do ścianki i tak dalej, i tak dalej. Jednak człowiek takim plastikowym pudełkiem nie jest. No i to musisz mieć na uwadze. Na biologii, jeśli miałeś biologię, nie wiem ile masz lat, najprawdopodobniej miałeś już budowę układu pokarmowego. W układzie pokarmowym znajdują się różnego rodzaju zwieracze, które zamykają drogę takiemu pożywieniu czy płynom i te płyny po prostu nie są w stanie uciec z powrotem na zewnątrz. Sam żołądek to też nie jest plastikowe pudełko, w którym wszystko przewraca się z lewa na prawo, ale jest to mięsień, więc może być on bardziej obkurczony, a może być bardziej rozciągnięty w zależności od tego, ile pokarmu znajduje się wewnątrz. Dlatego też to jedzenie jest bardziej skondensowane w środku, no i nie przewraca się z lewa na prawo. No inaczej jest z płynami. Tutaj te jeżdżenie tak zwane w brzuchu możemy czuć z racji na to, że możemy je czuć też na ziemi. Opij się wodą i zacznij się ruszać, zauważysz, że woda przelewa ci się w żołądku. No to jest coś, do czego się trzeba przyzwyczaić. Po pewnym czasie habituacja, czyli taki proces w mózgu, który wygasza pewne bodźce, tak żebyśmy nie byli cały czas na nie narażeni, sprawi, że przyzwyczaisz się do tego i po prostu nie będziesz tego za bardzo odczuwał. Szymon B. Jakie prawo obowiązuje na pokładzie ISS i innych obiektów w kosmosie? Jest wolna Amerykanka czy z kraju, z którego dany statek pochodzi? I przy okazji, czy zostało już popełnione jakieś przestępstwo w kosmosie, czy jeszcze tytuł pierwszego kosmicznego kryminalisty jest wolny? A co, szykujesz się? No, powiem ci tak. Kosmiczny kryminalista, który przestępstwo popełnił w przestrzeni kosmicznej, cały czas jest jeszcze wolny, dlatego jak najbardziej możesz się starać, chociaż nie zachęcam. Natomiast jeżeli chodzi o prawo, no to tutaj kwestia nie jest do końca, powiedziałbym, prosta. Z jednej strony w danym module obowiązuje prawo kraju, który ten moduł posiada. Czyli w modułach amerykańskich mamy amerykańskie prawo, w modułach rosyjskich jest to prawo rosyjskie, w japońskim japońskie, na modułach europejskich jest to prawo, które obowiązuje w Unii Europejskiej. Tak to mniej więcej się przedstawia. Natomiast sami astronauci mają status dyplomaty, tak samo jak mamy dyplomatę, który przebywa w innym kraju, naszego na przykład ambasadora czy konsula. Tutaj dochodzi do pewnych takich no, ciekawych zależności prawnych, no bo jeżeli na przykład astronauci pobiliby się i w rezultacie uszkodzili sprzęt jakiegoś tam kraju, no to najczęściej byłoby to rozwiązane w ten sposób, że no, unieważniono by takie wykroczenie, takie no, przestępstwo, można by powiedzieć. Zostałoby one oddalone. Natomiast jeżeli chodzi o przestępstwa kryminalne, czyli ktoś kogoś by na przykład zabił albo dopuścił się innych czynów kryminalnych, no to tutaj może być już ścigany jakby na zasadzie prawa kraju, do którego należy, a nie tylko jeżeli byłby na przykład w rosyjskim module według prawa rosyjskiego. No i tutaj mogłoby to wyglądać już różnie. Są pewne ustalenia między krajami, z których mogą skorzystać w takiej sytuacji. No póki co na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, więc nie trzeba było tej całej aparatury zaprzęgać, ale daję głowę, że głowy bolałyby bardzo prawników, jak to rozwiązać. No i pytanie, co z ekstradycją, tak? Czy ktoś, jeżeli zaszyje się w module rosyjskim, to może prosić tam o azyl? No to są bardzo ciekawe rzeczy do porozważania. Natomiast jeżeli chodzi o przestępstwa popełniane przez astronautów, to polecam ci znaleźć historię jednej astronautki, która chciała najprawdopodobniej zabić inną astronautkę, z którą, jak stwierdziła, zaczął zadawać się jej chłopak, partner, który również był astronautą, a który z tą właśnie drugą partnerką, zaczyna być to bardzo zawiłe i bardzo skomplikowane jak seriale typu Moda na sukces, który z tą drugą właśnie partnerką zaczął związek romantyczny. No i złapano ją, jak jechała w
samochodem właśnie do miasta, gdzie przebywała tam ta druga astronautka, a w pieluchach, tych kosmicznych pieluchach, tak aby nie musiała się zatrzymywać, a w torebce miała nóż i parę jeszcze innych bibelotów typu sznur do prawdopodobnie związania przyszłej ofiary. Cóż, ciekawa historia, polecam ci ją znaleźć. Kamil Dupa. Serio nazywasz się Dupa? Nie, to trzeba sprawdzić. Okej, szukamy jakiegoś spisu nazwisk. Tutaj mamy... o, Dupa, piszmy. Nie ma. Nie ma. Czyli nie ma takiego nazwiska. Czyli to, okej, to pseudonim. Kamil Dupa. Hej Astrofaza, oglądając odcinek, w którym wypowiadasz się na temat pocisku wystrzelonego w kosmosie, mówisz o tym, że mógłby zostać przyciągnięty przez grawitację jakiegoś masywnego obiektu, a leciałby ciągle, gdyby znalazł się w takim ośrodku, w którym nie oddziaływałaby na niego żadna grawitacja. Stąd pytanie, czy jeżeli ja znalazłbym się również w takim ośrodku, to przyciągnąłbym ten pocisk lub każdy mniej masywny obiekt ode mnie? Drogi Kamilu, dupo! To zależy wszystko od tego, jak bardzo masywny jesteś. Jeśli masz masę jakiejś małej planetoidy, to owszem, byłbyś w stanie przyciągnąć do siebie różne małe obiekty. Może nie taki lecący pocisk, ponieważ miałby on zbyt dużą prędkość, aby pozostać na twojej orbicie. Natomiast jakiś kosmiczny gruz lecący, powiedzmy, w twoim kierunku, więc relatywnie mający niewielką prędkość względem ciebie, już jak najbardziej mógłbyś przechwycić. Natomiast jeśli, mój drogi Kamilu, dupo, nie masz takiej masy, no to nie oddziaływałbyś w ten sposób. Owszem, każdy z nas, można powiedzieć, wydziela w pewien sposób grawitację. To nie jest zbyt fortunne słowo, no ale oddziałujemy grawitacyjnie z otoczeniem. Natomiast jest to tak minimalne oddziaływanie, że no, obiekty w skali makro w żaden sposób na naszą orbitę nie są w stanie po prostu wejść. Także jedz dużo, zostań planetoidą, a może nawet jakimś księżycem i wtedy jak najbardziej będziesz mógł zbierać dookoła siebie różne orbitujące kosmiczne okruchy. Pieseł 5. Czy przy braku ciążenia, jak astronauta będzie miał głęboką ranę ciętą, to czy krew będzie latać na wszystkie strony? No i tu znów odwołam się do lekcji biologii. Jak wiemy, układ krwionośny człowieka składa się z dwóch typów kanałów, którymi krew sobie płynie, czyli mamy tutaj żyły i mamy tętnice. No oczywiście są jeszcze naczynia włosowate, ale tutaj zajmiemy się tymi dwoma głównymi duktami, którymi erytrocyty sobie płyną. To wszystko zależy. Widziałeś, jak zachowuje się woda w przestrzeni kosmicznej. Krew, zdaje się, ma większą lepkość niż woda, ale zachowywałaby się dosyć podobnie, tak jak no, różnego rodzaju płyny, czyli napięcie powierzchniowe sprawiałoby, że no, utrzymywałaby się gdzieś tam w pobliżu ciała, o ile ciekłaby sobie po prostu z żył. Natomiast gdyby taki uraz dotyczył tętnicy, no to tutaj mamy do czynienia już z ciśnieniem, więc myślę, że jak najbardziej krew bryzgałaby na wszystkie strony, zamieniając się w małe kuleczki, małe czerwone kuleczki, które latałyby sobie wszędzie dookoła. Generalnie lepiej w przestrzeni kosmicznej sobie nic nie ucinać, nie zadawać głębokich ran. Kącik heretyka. Większość z tego kosmosu to wymysły i przypuszczenia. Żygać się chcę, jak pomyślę, że cały nasz świat jest oparty w większości na oszustwie. Polityka, sport. No ale zawsze można się pojarać złudzeniami, jak to rzekomo ładnie jest na planecie X. Czy miliony lat świetlnych jest coś tam. Bawcie się dalej w swoim świecie iluzji i tandety. Kącik heretyka. Combo X3. Czy astronauci mogą wynosić na orbitę, na przykład na ISS, jakieś rzeczy osobiste typu zdjęcia albo książki i czy mogliby zabrać roślinkę? Co do roślinki, to nie wiem. Generalnie hoduje się na ISS rośliny w ramach eksperymentów, ale rzeczy osobiste jak najbardziej astronauci mogą na orbitę zabierać. Oczywiście nie za dużo, bo miejsca jest mało. Przede wszystkim miejsca jest mało w Sojuzie, którym na Międzynarodową Stację Kosmiczną lecą, ale małe, drobne, no, czasami nie też takie drobne, ale niewielką ilość przedmiotów mogą ze sobą zabrać. Na przykład Chris Hadfield zabrał ze sobą gitarę, na której grał i nagrywał płytę, którą wydał właśnie, znaczy którą nagrał właśnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Książki najprawdopodobniej tak, różnego rodzaju obiekty astronauci czasem też przemycali.
Na przykład jeden z nich zabrał replikę blastera, a właściwie fazera z serii Star Trek, a potem na planie tych nowych Star Treków przyniósł właśnie tę replikę, tak aby pochwalić się nią. Crew, jak jest crew po polsku w tym momencie, zapomniałem słowa, ekipie filmowej. Jeżeli chodzi o te obiekty, to jest też dosyć ciekawa sprawa z tym związana, a właściwie ich zapach. Pamiętajcie, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, no to jest zamknięty obiekt, tak? Tam nie ma okien, które moglibyśmy otworzyć, przewietrzyć sobie wnętrza. Zapachy utrzymują się tam. Dlatego też NASA ma specjalnego faceta, który jest nosem, pracuje nosem i wącha wszystkie obiekty, wszystko, dosłownie wszystko, co ma lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Dzięki, wiem, że to brzmi głupio, ale tak po prostu jest. Gość wącha wszystko, czyli też te osobiste obiekty, które astronauci ze sobą zabierają, no i ma tak rozwinięty i rozbudowany zmysł powonienia, że jest w stanie zwizualizować sobie, jak ten zapach będzie się kondensował na stacji kosmicznej, czy nie będzie po pewnym czasie tak skondensowany, że będzie aż nieprzyjemny, będzie przeszkadzał innym astronautom, no bo tak może się stać. Na przykład śmierdząca książka, nie ma cyrkulacji powietrza, ten zapach cały czas się zbiera, cały czas się kondensuje, no i po chwili możemy mieć problem. Dlatego też właśnie taki nos musi zbadać wszystko, zanim zabierzesz to na Międzynarodową Stację Kosmiczną i prawdopodobnie wąchał też gitarę Hetfielda. A teraz kącik widza, w którym o dokonaniach właśnie Was, czyli widzów, dzisiaj Mateusz Kalisz, który prowadzi projekt AstroLife. Robi tam filmy o obserwacjach nieba, o kosmosie i idzie mu naprawdę całkiem nieźle. Posłuchajcie zresztą jego historii. AstroLife to projekt, który powstał z potrzeby dzielenia się astronomiczną pasją. To wciąż bardzo młody twór, którego autor na łamach facebookowego fanpage i kanału YouTube porusza tematy głównie astronomii obserwacyjnej, ale również teoretycznej i eksploracji kosmosu. Główną serią kanału są comiesięczne wydarzenia astronomiczne prezentowane w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób. Aktualnie na kanale możecie obejrzeć, co ciekawego wydarzy się na niebie w lipcu. Dodatkowo autor porusza szerokie spektrum tematów astronomicznych. Dowiecie się, dlaczego planety na sklepieniu niebieskim zataczają pętle, jak obserwować flary satelitów Iridium, co ciekawego odnajdziemy w mgławicy Oriona. Poznacie tajemnice układu planetarnego TRAPPIST-1, a także zabierze Was na wycieczkę po Księżycu, prezentując i dokładnie omawiając nagranie z 12-calowego teleskopu. Kanał YouTube podparty jest stroną prowadzoną na Facebooku, na której toczą się dyskusje na temat aktualnych i nadchodzących zjawisk na nocnym niebie. Miłośnicy astronomii na przykład publikują tam swoje zdjęcia, które potem nierzadko wykorzystywane są w filmach. Kanał i strona prowadzone są tak, aby zarówno zaawansowani astroamatorzy, jak i początkujący znaleźli coś dla siebie. Głównym założeniem AstroLife jest popularyzacja astronomii na szerszą skalę, zwrócenie uwagi na piękno nocnego nieba i zjawisk na nim zachodzących. Projekt AstroLife ciągle się rozwija, planowane są nowe filmowe serie, przeprowadzane będą na przykład obserwacje na żywo z teleskopu czy transmisje live z interesujących zjawisk na nocnym niebie. A ja oczywiście polecam Wam zajrzeć na fanpage i na kanał na YouTubie AstroLife, no i zostać stałym widzem. A póki co z Wami się już żegnam, oczywiście zadawajcie swoje pytania w komentarzach, no i widzimy się w kolejnym odcinku Astrofonu. I pamiętajcie, astrofaza dla głodnych kosmosu!